Witajcie kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Przychodzę dzisiaj do Was, mam nadzieję, z takim krótkim filmem, ponieważ zainspirowała mnie do tego to, czego ja sama poszukuję, czyli poszukiwałam swego czasu idealnego kremu na dzień, kremu pod makijaż, kremu, który sprawi też, że ten makijaż będzie się trzymał dobrze, a nie tylko, że skóra będzie nawilżona, a makijaż przez to ucierpi. No i powiem Wam, że poszukiwałam takiego kremu na dzień bardzo długo, troszeczkę czasami się nawet i męczyłam z niektórymi kremami, bo chciałam dać im szansę, ale w końcu po moich długich poszukiwaniach wytypowałam trzy kremy, które mogą właśnie być czymś idealnym. Oczywiście idealnym w cudzysłowie, ze względu na to, że każdy z nas ma inną cerę, każdy poszukuje czegoś innego, ale być może akurat te kremy okażą się czymś, co może również u Was się sprawdzić. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co to są za trzy perełki, to serdecznie Was zapraszam do naszego oglądania. Chyba na początek muszę wspomnieć, i jest to konieczność, o tym, że wszystkie przedstawiane przeze mnie polecane produkty to są rzeczy, które sprawdzają się u mnie, więc niekoniecznie muszą sprawdzić się u Was. Więc tak jak wspomniałam na wstępie, mam trzy takie produkty, które najbardziej w ostatnich miesiącach sprawdziły mi się właśnie do twarzy, do cery, pod makijaż jako kremy nawilżające. I może zacznę od kremu, który używam najdłużej z tych wszystkich trzech kremów, które chcę Wam pokazać. Jest to krem Oil & Balance. To jest krem ochronny, wzmacniający naczynka. I co ciekawe, ten krem nie ma w sobie tutaj żadnej informacji, że jest kremem nawilżającym. Ja ten krem znalazłam w jednym z shiny boxów w ubiegłych miesiącach. I powiem Wam szczerze, że ten krem od razu przypadł totalnie do mojego gustu. W ogóle nie miałam czegoś takiego z nim jak z niektórymi innymi kremami, że muszę mu dać czas, że muszę sprawdzić. Po prostu on od razu totalnie zaczął współpracować z całym moim makijażem późniejszym, czyli z podkładem. I powiem Wam, że uczucie takiego komfortu nawilżenia utrzymuje mi się z tym kremem cały dzień do czasu, aż nie zmyję makijażu, więc to jest też dla mnie bardzo taka istotna przesłanka, właśnie która jest dla mnie bardzo ważna, że tu nie chodzi tylko o to, żeby ten krem nawilżył naszą cerę i żeby ona była odżywiona i nawilżona, tylko też zależy nam na tym, jeżeli wykonujemy makijaż twarzy oczywiście, zależy nam na tym, żeby te produkty kremowe, które wpływają zdrowotnie na naszą skórę, które wpływają odżywczo na nią i które ją pielęgnują, aby współpracowały właśnie z makijażem twarzy, tak żeby się nic nie ważyło, nic nie rolowało, i przede wszystkim, żeby makijaż się po prostu utrzymywał tak, żebyśmy nie musiały się skupiać cały dzień na tym, co to się dzieje na tej naszej twarzy. Więc to jest pierwszy taki krem. Ten krem jest ogólnie bardzo lekki i bardzo szybko się też wchłania i bardzo szybko daje uczucie takiego właśnie komfortu nawilżenia, więc ja ten krem serdecznie polecam. Ostatnio byłam w Superfarmie, ponieważ poszukiwałam do zakupienia kremu, później Wam o nim powiem. I w międzyczasie też przeglądałam sobie wszystko to, co się w drogerii znajdowało i natknęłam się na krem, z którym już kiedyś miałam do czynienia, ale jakoś później on poszedł w odstawkę albo się po prostu skończył, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie po prostu wróciłam do niego dopiero teraz. Jest to krem z ziaj, krem arganowy na dzień i na noc do skóry bardzo suchej i podrażnionej. Powiem Wam tak, ten krem ogólnie jest bardzo bogaty. Ma taką formułę, właśnie, ma w sobie olej arganowy, więc ma taką troszeczkę oleistą formułę, ale nie nazwałabym tego tutaj minusem tego kremu, wręcz przeciwnie, on jest bardzo bogaty, ale on jest też bardzo lekki. I na przykład ja najbardziej lubię mieć na twarzy właśnie ten krem, ponieważ moja skóra jest normalna, ale ma tendencję do przesuszania się, nawet ma tendencję do tego, żeby mieć uczucie bardzo dużego ściągnięcia na twarzy. W związku z czym ja po prostu szukam zawsze takiego kremu, który da mi natychmiastowy komfort, ale komfort, który się będzie właśnie utrzymywał cały dzień i też będzie, tak jak mówiłam, współpracował z makijażem twarzy. Więc to jest kolejny krem, który jest kremem tanim, a który jest naprawdę mega pielęgnacyjny, mega odżywczy i bardzo, ale to bardzo, bym nawet użyła słowa doskonale, współpracujący z podkładami. Kolejny krem jest to ostatni już krem, i właśnie jest to krem, którego poszukiwałam właśnie ostatnio w Superfarmie, ponieważ jakiś czas temu, oczywiście pod wpływem YouTube'a, bo to też ma swoje ogromne odbicie w moich decyzjach, jestem tego bardzo świadoma, że to jest taka socjotechnika, taka trochę autoreklama, coś mnie tak podkusiło i natknęło
wewnętrznie mi powiedziało: kup sobie ten krem, wydaje mi się, że może on być dla Ciebie ok. I słuchajcie, właśnie szukałam tego kremu, bo też nie ukrywam, że chciałam go znaleźć w dość fajnej cenie, więc szukałam tego kremu, no i w końcu go znalazłam właśnie w Superfarmie, był w bardzo dobrej cenie, bo kosztował 19,99 za opakowanie 40 ml. I powiem Wam, że również tak jak Oil & Balance, jest to krem, który jest bardzo lekki, który się bardzo szybko wchłania, który daje natychmiastowe uczucie nawilżenia i który doskonale współpracuje z produktami do makijażu. Krem ten również u mnie ma, ja zaobserwowałam u siebie, to jest takie moje subiektywne odczucie, ja zaobserwowałam, że on pozostawia taką delikatnie lekką warstwę. Ale słuchajcie, w moim odczuciu jest to ogromny plus, ponieważ moim zdaniem to działa niejako jak taki lep troszeczkę do produktu, jakim jest podkład. I mam takie wrażenie, że ten podkład się lepiej adaptuje do skóry i jakby się lepiej przyczepia, przez co też troszeczkę dłużej wytrzymuje na tej naszej buzi, niżeli przy różnych innych kremach, na przykład przy tych, które przed chwilą pokazywałam. Trzymają się przy tamtych kremach produkty makijażowe, kolorówkowe, podkłady, te sprawy długo, ale przy tym kremie trzymają się najdłużej. Więc ja myślę, że ten krem akurat to jest totalny strzał w dziesiątkę i szczerze Wam powiem, że kiedy zobaczyłam, jak moja skóra reaguje na ten krem i jak wygląda po tym kremie oraz jak współpracuje właśnie z innymi produktami, to na Instagramie okrzyknęłam ten krem moim odkryciem, moim takim znalezieniem po prostu ideału. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje takie zestawienie kremów do twarzy, które mogłabym polecić wszystkim osobom, które posiadają cerę normalną, mieszaną w stronę suchej. Mam nadzieję, że te moje propozycje okażą się dla Was przydatne i być może akurat Wy znajdziecie jakieś swoje odkrycie, jakiś swój ideał, jeżeli chodzi o krem nawilżający. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakich Wy kremów używacie na dzień pod makijaż i jakie kremy Wam się sprawdzają. Bardzo chętnie wytestuję również inne, żeby poszerzyć troszeczkę swój światopogląd, słuchajcie, kremowy, więc czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze polecane produkty. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki, a ja zapraszam Was do następnego odcinka. Trzymajcie się gorąco, pa!